bądź granatowy. Gramy w Toruniu. Elana kontra w da. Już wycofanie piłki do defensywy szerokości placu gry. Górka lewą nogą w kierunku pola karnego. Lenartowski, jego pierwsza szansa. Lenartowski! Lenartowski! Było blisko strzału. Może równać się z tymi nawet najgorszymi zespołami w lidze. Wątek za moment dokończy. Rytlewski do prawej strony. Okazja dla wdy, ale Patek Jupiński. O pola karnego gdzieś na linii 16 metra. Są piłkarze Rafała Guraka. Przeszła ta piłka. Kozłowski musnął futbolówkę. Stefanowicz na lewej stronie jeszcze zauważył Wróblewskiego. On centruje na pole karne. Kozłowski musnął tę piłkę głową, ale złapał Wieżyca Pelplin, która grała na wyjeździe z Lechem II Poznań. No i tam Lech wygrał 3-0. Tymczasem piłka na polu karnym. Ciach! Jego strzał przyblokowany przez obrońców w Deświecie. Urbański jeszcze do pola karnego. Ciach! Lenartowski! Było blisko, ale interweniował. Tam jeszcze chyba sebrał. No i Mariusz Kryszak. Zobaczymy, czy róg gol. Dośrodkowanie Kryszaka na pole karne i skakał tam wraz z piłką w prawym narożniku. Znowu niezła wrzutka. Będzieszak skakał. Jeszcze Urbański. I Będzieszak! 1-0. Elana obejmuje prowadzenie. A do siatki trafia Maciej Stefanowicz, który był blisko Kacpra Będzieszaka. 26. minuta meczu. Będą tu na pewno rzeczą pomocną w kontekście przedstawienia później Państwu tabeli. Lenartowski do lewej strony, Stefanowicz, okazja na 2-0, jeszcze Lenartowski! 2-0! 29. minuta spotkania, Artur Lenartowski swoim drugim golem w tym sezonie. Już wiemy o tym, że to będzie daleka wrzutka w kierunku świątyni Poloczka. Przedłużenie piłki, no i bardzo blisko był tutaj Jakub Binerowski. Kryszak w kierunku górki już Maliszewskiego. Interwencja i przyspieszenie akcji kontrującej, ale wyszli torunianie bardzo blisko pola karnego. Kozłowski walczy do końca. To jest rzut karny dla Elany Toruń. Kapitanowi Elany egzekwować ten rzut karny. Zobaczmy. 3-0. Mariusz Kryszak. I Elana już prowadzi 3-0. 35. minuta meczu to jest jak na razie po 12 meczach. Jak na razie po 39 minutach. Tymczasem rzutka na pole karne ze strony Mielcarka. Zażegnują może przy trochę większych problemach Elana te piłki. Teraz jest trochę więcej tych problemów. Rytlewski i to jest gol na 1-3 po fatalnym błędzie w defensywie całego zespołu Elany. Urbański minął się z futbolówką. Już musimy mocniej ta piłka przez zawodników w dym. Dzięki temu mogli się ruszyć i dośrodkować teraz na pole karne. Jest strzał głową Bartosz Poloczek. Czyściutko w futbolówkę. Jest Binerowski w centrum. Jego strzał na bramkę, poprzeczka. Kapitalny strzał z dalszej odległości zawodnika. To jest rzut wolny dla Wdy Świecie z lewej strony. Niezła centra. Przedłużył to. Szukała niczym powietrza. Bramki kontaktowej. Ciach poza pole karne po tym odchodzącym dośrodkowaniu Maliszewskiego. Teraz nie ma spalonego Bartosz Poloczek. Te wrzutki Kryszaka. Jak będzie teraz wrzutka, jest Stefanowicz. Jeszcze nie koniec, ale tutaj Łukasz Semrał. Ciepła. A trochę nam też brakuje emocji w tym meczu. Urbański na pole karne. Kocieniewski kontra Filip Kozłowski. Wysoko. Bartosz Czerwiński trochę już chyba w swojej takiej pierwszej akcji w tym meczu. Czerwiński na pole karne jest strzał głową. A spróbuje Mielcarek uderzyć na bramkę. To jest dobry strzał i na pole karne teraz ze strony Urbańskiego. Nie udało się uderzyć dobrze na bramkę jeszcze. Poza. Kolejna próba ze strony Urbańskiego, żeby dobrze zacentrować. Przechodzi ta piłka, nie ma. Strzał na bramkę. Występował od pierwszych meczów tego sezonu do pola karnego Kordian Górka. Jak będziemy teraz? Dobry strzał po rykoszecie. Jeszcze nie koniec, Poloczek dwa razy, ale to jest gol dla w tym świecie. Ta piłka gdzieś wturlała się do bramki. W 90. minucie jest 2-3 dla Elany Toruń. Bo weszli w bardzo podobnym czasie na boisko Urbański.
Jeszcze faul na Doboszu. Koniec! Elana Toruń 3 w Daświecie 2. To są czwarte z rzędu 3 punkty Elany